I kolejny składnik pokarmowy, składnik odżywczy naszego pożywienia, czyli tłuszcz. Tłuszcze to estry kwasów tłuszczowych o różnej długości łańcucha i glicerolu. Te związki połączone są ze sobą wiązaniem estrowym, a zatem enzymy, które będą trawiły tłuszcze, będą hydrolizowały wiązania estrowe, nazywać będziemy esterazami, a potocznie enzymami lipolitycznymi. Wykażemy enzymy lipolityczne, występują w zasadzie w każdym soku, w ślinie, w soku żołądkowym, ale jest ich najwięcej i największą rolę odgrywają te, które występują w soku trzustkowym, czyli lipaza trzustkowa, esteraza, fosfolipaza. I właśnie na przykładzie soku trzustkowego wykażemy jego właściwości lipolityczne. Także substratem, który będziemy trawić, będzie tłuszcz mleka. Także proszę, Łukasz, odpipetuj odpowiednią ilość mleka do probówki. A w celu wykazania właściwości lipolitycznych soku trzustkowego doda Łukasz za chwileczkę właśnie sok trzustkowy i zalkalizuje środowisko przy pomocy węglanu sodu. A żeby wykazać, że środowisko ma odczyn zasadowy, doda parę kropli wskaźnika fenoloftaleiny. Fenoloftaleina przy pH poniżej 8 jest przezroczysta, natomiast jeżeli pH roztworu jest wyższe niż 8, zmienia właściwie to bezbarwne zabarwienie na malinowe, różowe. Także celem tutaj przygotowania tej mieszaniny przez Łukasza jest uzyskanie tego różowego zabarwienia mieszaniny trawiennej. Tak przygotowaną mieszaninę wstawi Łukasz za chwileczkę do łaźni wodnej w temperaturze 37 stopni, tak żeby reakcja trawienia zachodziła w takich warunkach jak w naszym organizmie, przynajmniej jeżeli chodzi o temperaturę, i będziemy obserwować zanik tej różowej barwy. Po jakim czasie, przejściowo co kilka chwil, i później określimy, po jakim czasie to różowe zabarwienie zniknie i mieszanina odzyska właściwie kolor taki właśnie mleka. W jaki sposób zatem to doświadczenie pozwoli nam wykazać właściwości lipolityczne soku trzustkowego? Otóż jeżeli będzie rozkładany, trawiony tłuszcz znajdujący się w mleku przez enzym lipolityczny, czy właśnie enzymy lipolityczne soku trzustkowego, to będą uwalniane kwasy tłuszczowe. Kwasy, jak to kwasy, powodują zakwaszanie środowiska, czyli obniżanie się pH. I w momencie, kiedy pH roztworu tej mieszaniny trawiennej obniży się poniżej 8, straci ona różowe zabarwienie, bo znajdująca się w tej mieszaninie fenoloftaleina utraci tą malinową barwę, którą ma tylko wtedy, kiedy odczyn roztworu jest bardziej zasadowy, czyli pH jest powyżej 8. Minęły 3 minuty. Łukasz, sprawdź proszę, jakie jest zabarwienie mieszaniny trawiennej. No, nie ma już tego różowego zabarwienia, ono zanikło, czyli fenoloftaleina wróciła do tego swojego bezbarwnego koloru, do takiej budowy cząsteczki, która powoduje, że fenoloftaleina nie ma zabarwienia, a zatem ten zanik różowej barwy świadczy o tym, że obniżyło się pH poniżej 8, doszło do zakwaszenia środowiska, wcześniej zasadowego, zalkalizowanego przez węglan sodu, przez kwasy tłuszczowe uwolnione w wyniku działania
enzymów lipolitycznych soku trzustkowego. Czyli zanik różowej barwy będzie też świadczył o tym, że w soku tym znajdują się czy jeden, czy kilka enzymy lipolityczne, a zatem świadczyć będzie o właściwościach lipolitycznych soku trzustkowego. Tak jak w przypadku białek, ważna dla procesu trawienia jest forma, czyli czy jest to białko natywne, czy zdenaturowane. Wiemy już, że lepiej trawione jest białko zdenaturowane. Tak też i tłuszcz powinien być odpowiednio przygotowany wcześniej do tego, żeby mogły efektywnie zadziałać na niego enzymy lipolityczne, żeby ten cały tłuszcz, który znajduje się w naszym pożywieniu, mógł być strawiony, czy prawie cały, strawiony i później wchłonięty i wykorzystane kwasy tłuszczowe, glicerol przez nasze komórki. W przypadku tłuszczu bardzo ważnym takim etapem przygotowawczym, nawet nazywanym trawieniem wstępnym, jest jego emulgacja. Tłuszcz występuje w produktach w postaci większych kropli, a na przykład w tych tłuszczach, które wykorzystujemy na przykład do smażenia w olejach, jest to taka ciągła warstwa. Natomiast, żeby cząsteczki, małe cząsteczki tłuszczu mogły być strawione, enzym musi mieć do nich odpowiedni dostęp. Dlatego ważne jest rozdrobnienie czy takiej ciągłej warstwy oleju, czy też takich większych kropli na jak najmniejsze. Ten proces nazywany jest emulgacją tłuszczu i zachodzi pod wpływem czynników mechanicznych. Już w jamie ustnej, kiedy żujemy pokarm, częściowo tłuszcz jest emulgowany. Później dzieje się to w żołądku pod wpływem skurczów perystaltycznych, ale najważniejszy etap emulgacji tłuszczu ma miejsce w jelicie cienkim, pod wpływem skurczów perystaltycznych, błony mięśniowej jelita cienkiego, właśnie już dwunastnicy i jelita czczego, przy udziale żółci wydzielanej przez wątrobę. Składnikiem żółci, który tutaj ułatwia proces emulgacji, są sole kwasów żółciowych. I za chwileczkę pokażemy, w jaki sposób można wykazać rolę żółci w procesie emulgacji tłuszczu. Do tego potrzebujemy żółć. Żółć uzyskamy z pęcherzyka żółciowego wieprzowego. Tu mam taki fragment jeszcze miąższu wątroby właśnie z pęcherzykiem. Pęcherzyk żółciowy gromadzi żółć stale produkowaną przez wątrobę, zagęszcza ją i wtedy, kiedy pokarm zawierający tłuszcz, a właściwie już treść żołądkowa zawierająca tłuszcz trafia do dwunastnicy, do jelita cienkiego, następuje skurcz błony mięśniowej pęcherzyka żółciowego i żółć zostaje uwolniona do dwunastnicy. Żeby uzyskać żółć znajdującą się w pęcherzyku, muszę przeciąć jego szyję, czyli tą górną część w pobliżu połączenia z miąższem wątroby i następnie wylać zawartość do zlewki. Przeleję, żeby lepiej było widać kolor i konsystencję żółci do takiej przezroczystej zleweczki. Także jest to taki żółto-brązowy płyn o takiej troszkę gęstawej, jakby śluzowej konsystencji. Zawierający różne składniki, a właśnie między innymi sole kwasów żółciowych. Wspominałam o tym, że proces emulgacji zachodzi przy udziale skurczów perystaltycznych, a więc czynnika mechanicznego, a ułatwia ten proces żółć, a dokładnie sole kwasów żółciowych w żółci się znajdujące.
I żeby pokazać, na czym to ułatwienie procesu emulgacji przez żółć polega, Łukasz zaraz przygotuje trzy probówki, w których w pierwszej będzie znajdowała się woda i olej. Dodajemy wodę i olej, bo emulgacja prowadzi do tworzenia emulsji, czyli takiej mieszaniny tłuszczów w wodzie. Pozwala na utrzymywanie się potem takiej mieszaniny przez dłuższy czas, tak jak to ma na przykład miejsce w przypadku majonezu, który jest emulsją. Do pozostałych dwóch probówek natomiast Łukasz doda za chwileczkę roztwór dwuwęglanu sodu, czyli soli zawierającej jony dwuwęglanowe, takie same jony, które znajdują się we wszystkich sokach trawiennych wydzielanych do światła dwunastnicy i jelita cienkiego, a zatem w soku trzustkowym, soku jelitowym, a także w żółci. To te jony zobojętniają, a nawet alkalizują środowisko w dwunastnicy, zobojętniają kwaśną treść żołądkową trafiającą do dwunastnicy i alkalizują ją, zapewniają odpowiedni odczyn dla działania enzymów w jelicie cienkim, tak jak to ma miejsce w przypadku enzymów proteolitycznych, których optimum, jeżeli chodzi o odczyn środowiska, to jest takie lekko zasadowe pH około 8,8 tam z kawałkiem. Ta sól ma odczyn zasadowy, roztwór tej soli ma odczyn zasadowy, a zatem poprzez użycie tego roztworu dwuwęglanu sodu będziemy imitować takie warunki środowiska, taki odczyn, jaki panuje w dwunastnicy, w jelicie cienkim, tam gdzie ten proces emulgacji zachodzi w największym stopniu. I już doda Łukasz olej do każdej z tych probówek i do ostatniej probówki dodaje w tej chwili żółć. Aby zaimitować skurcze perystaltyczne, jakie mają miejsce w dwunastnicy w jelicie cienkim, za chwilkę po zamknięciu probówek koreczkami Łukasz wytrząsać je będzie, czyli będzie działać czynnikiem mechanicznym. I zdejmij Łukasz proszę korki, jak się troszeczkę ta piana zaniknie, która znajduje się w górnej części probówki, to będziemy obserwować warstwę olejową, tą warstwę znajdującą się w górnej części probówki, bo olej ma mniejszą gęstość niż woda, a w związku z tym utrzymuje się na powierzchni, tak jak to było wcześniej widać. I teraz też ewentualną emulsję, czyli taki tłuszcz, duże krople rozdrobnione na mniejsze, otoczone cząsteczkami wody, utrzymujące się, ewentualnie zobaczymy. Szukamy małych kuleczek w tej górnej części probówki, w tej warstwie olejowo-wodnej i porównując wielkość tych kuleczek tłuszczu, określimy stopień emulgacji. Jeżeli zadziałanie tego czynnika mechanicznego w pierwszej próbie, w drugiej próbie działania czynnika mechanicznego i dodatkowo odczynu zasadowego i w trzeciej, gdzie mamy zarówno czynnik mechaniczny, odczyn zasadowy, jak i żółć, jeżeli uzyskamy małe kropelki, to znaczy, że doszło do
znacznej emulgacji, stopień emulgacji jest duży. Jeżeli krople są większe, to stopień emulgacji jest mały. Drugim parametrem, który może opisywać emulsję, jest trwałość emulsji, czyli jak długo te krople tłuszczu utrzymują się w środowisku wodnym. Jeżeli emulsja będzie trwała, to przez długi czas będziemy w tej górnej warstwie widzieć małe kropelki, czy trochę większe kropelki, w zależności od stopnia emulgacji tłuszczu. Jeżeli emulsja nie będzie trwała, to te krople będą się ze sobą łączyły i szybko uzyskamy taką ciągłą warstwę oleju w górnej części probówki, tak jak to było na początku przed wytrząśnięciem probówki. Także spróbujmy obejrzeć tą górną warstwę troszeczkę nachylając, nawet bardziej jeszcze nachylając, tak żeby widać było od góry tą warstwę i czy tam mamy krople tłuszczu. Jest krople. Tak. Jak duże, małe. To znaczy teraz trudno pewnie jest określić, najłatwiej jest określić po porównaniu z pozostałymi probówkami, czyli z probówką drugą, gdzie jeszcze żółci nie mamy, ale mamy odczyn zasadowy. Jest delikatna różnica. I teraz jakbyś mógł proszę obejrzeć, jak wygląda ta górna warstwa w przypadku probówki z żółcią. Drobniutkie i łatwo się miesza z roztworem. Jeżeli się będzie te próbki bez żółci wytrząsały bardzo mocno, tak jak to zrobił Łukasz, to też można uzyskać dość duży stopień emulgacji, czyli małe kropelki tłuszczu. Ale czy widać różnicę pomiędzy tam, gdzie jest żółć? Widać. Tu jest warstwa tłuszczu, na górze się już odbywa. O właśnie. Tutaj w mniejszym stopniu, a tutaj nie ma warstwy tłuszczu. No właśnie, czyli jeżeli Łukasz by tak mocno nie wytrząsał tych próbek, to może łatwiej byłoby zauważyć różnicę wielkości tych kropelek tłuszczu. Tam, gdzie jest żółć, zwykle one są zdecydowanie najmniejsze, jest ich najwięcej. I teraz, zresztą już od razu widać, że w tej probówce numer 1, Łukasz bardzo dobrze zauważył, zaczyna się tworzyć w drugiej chyba też taka ciągła warstwa, czyli te kropelki, które powstały w wyniku działania czynnika mechanicznego, w drugiej probówce jeszcze było środowisko zasadowe, już zaczynają się ze sobą łączyć, czyli emulsja, ta, która została wytworzona, jest nietrwała. Natomiast w trzeciej probówce, gdzie występuje żółć, gdzie znajduje się żółć, tej warstwy ciągłej jeszcze nie widzimy w górnej części probówki, także tutaj od razu możemy powiedzieć, że ta emulsja jest trwalsza niż emulsja wytworzona w dwóch pozostałych probówkach. I możemy poczekać parę minut i po tych paru, pięciu powiedzmy minutach jeszcze raz spojrzeć na wygląd tej warstwy olejowej w górnej części probówki, porównać pomiędzy
probówkami 1, 2 i probówką trzecią, która zawiera żółć. Minęło 5 minut, około 5 minut i widać wyraźnie, że ta w tych probówkach pierwszej i drugiej ta górna część górnej warstwy mieszaniny tworzy taką ciągłą warstwę olejową, tak jak to było widać na początku. Natomiast w trzeciej probówce cały czas utrzymuje się emulsja, czyli tłuszcz jest rozdrobniony na małe kropelki utrzymujące się w środowisku wodnym. Emulgacja tłuszczu jest ważna z punktu widzenia jego trawienia enzymatycznego, ponieważ dostęp enzymów do takich małych kropelek jest dużo lepszy niż do większych kropli. Także żółć, podsumowując, tak jak mówiłam, ułatwia emulgację, którą wywołują skurcze perystaltyczne, natomiast dzięki obecności soli kwasów żółciowych, dzięki ich właściwości obniżania napięcia powierzchniowego na granicy tłuszcz-woda, uzyskujemy takie właśnie drobne kropelki, czyli emulsję o dużym stopniu, tłuszcz o dużym stopniu emulgacji i emulsję trwałą, czyli długotrwale utrzymujące się takie kropelki w środowisku wodnym. Podsumowując te trzy ćwiczenia dotyczące trawienia węglowodanów, białek i tłuszczów i czynników, które warunkują optymalny przebieg trawienia tych składników w przewodzie pokarmowym człowieka, chciałam zwrócić uwagę na konieczność obecności odpowiedniego enzymu. Enzymy są specyficzne, jak mówiłam, w stosunku do substratu. Enzym, który trawi białko, na przykład pepsyna, enzym soku żołądkowego, nie strawi tłuszczu, a amylaza, enzym trawiący węglowodany złożone, nie strawi białka. Poza tym są specyficzne w stosunku do wiązań chemicznych, tak jak wspominałam, amylaza ślinowa nie zhydrolizuje wiązań 1,6-alfa glikozydowych, a łatwo to robi z dużą łatwością w przypadku wiązań 1,4-alfa glikozydowych. Poza odpowiednim enzymem do optymalnego przebiegu procesu trawienia potrzebny jest odpowiedni odczyn środowiska. To wykazaliśmy na przykładzie pepsyny pochodzącej z soku żołądkowego i enzymów proteolitycznych pochodzących z soku trzustkowego. Pepsyna potrzebuje środowiska kwaśnego, które zapewnia jej kwas solny, składnik soku żołądkowego, natomiast enzymy trzustkowe, inne enzymy działające w jelicie cienkim potrzebują do właściwego swojego działania hydrolizy związków, które mają trawić odczynu lekkozasadowego, który zapewniają jony dwuwęglanowe znajdujące się we wszystkich sokach trawiennych wydzielanych do dwunastnicy, do jelita cienkiego. Poza odczynem środowiska ważna jest również temperatura, w jakiej zachodzi proces trawienia. To wykazaliśmy na przykładzie amylazy ślinowej, gdzie w sposób optymalny działała w temperaturze 37 stopni, wykazywała znacznie mniejszą aktywność w temperaturze 0 stopni i nie miała żadnej aktywności, jeżeli została ślina, a zatem i enzym, poddany działaniu temperatury 100 stopni, bo doszło do denaturacji białka enzymatycznego. Poza znowu temperaturą, kolejny, ostatni już czynnik, który dzisiaj badaliśmy, to forma substratu. Wiemy już, że lepiej trawione jest białko zdenaturowane, bo w takim białku zniszczona zostaje czwarto-trzeciorzędowa struktura, czyli struktura przestrzenna tego łańcucha polipeptydowego i enzymy mają łatwiejszy dostęp do wiązań peptydowych łączących poszczególne aminokwasy i dzięki temu
łatwiej takie białko zdenaturowane jest trawione, ma wyższą strawność. Uzyskujemy z takiego białka więcej aminokwasów, które później mogą być wchłonięte. I forma tłuszczu. Tłuszcz zemulgowany, czyli taki w postaci drobnych kropelek, minimalnych kropelek, co zapewnia większą powierzchnię kontaktu z enzymem i dzięki właśnie procesowi emulgacji tłuszczu zwiększa się w sposób znaczący strawność tego składnika odżywczego. Za emulgację odpowiadają sole kwasów żółciowych, właściwie sole kwasów żółciowych współdziałające z czynnikiem mechanicznym, z kurczami perystaltycznymi w dwunastnicy, w jelicie cienkim, chociaż ten proces zachodzi już wcześniej podczas żucia czy też w żołądku. Tak przygotowany, zemulgowany tłuszcz może być trawiony przez enzymy lipolityczne soku trzustkowego i wykazaliśmy obecność takich enzymów w soku trzustkowym, trawiąc tłuszcz mleka i obserwując zanik różowej barwy pochodzącej od fenoloftaleiny w środowisku zasadowym przy pH powyżej 8, kiedy działał enzym, uwalniane kwasy tłuszczowe powodowały zakwaszanie środowiska, obniżenie pH i zanik różowej barwy. Także aby podsumowując, żebyśmy w optymalny sposób wykorzystywali te składniki odżywcze, które trafiają wraz z pokarmem do naszego przewodu pokarmowego, muszą być wydzielane w odpowiedniej ilości wszystkie soki trawienne, zawierać wszystkie enzymy trawienne potrzebne do trawienia poszczególnych składników, węglowodanów, białek, tłuszczów. Powinna być odpowiednia temperatura, no taka jest, chociaż podwyższenie temperatury ciała powyżej 42 stopni już powoduje denaturację enzymów występujących w naszym organizmie i przez to może doprowadzić nawet do śmierci. Odpowiedni odczyn środowiska, który zapewniają składniki soków trawiennych i odpowiednia forma substratu, a tutaj akurat możemy na to wpływać poprzez na przykład spożywanie białka zwierzęcego poddanego obróbce termicznej, ale też bardzo dobry sposób tutaj działa kwas solny wydzielany w soku żołądkowym.